Gościnie w Radio Wrześni 93,7. Dzisiaj gościnie z tanecznym krokiem Karol Krzeszowiec. Witam, witam także naszego gościa, dyrektorkę Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, Marzena Tabaczyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy tańczyć w ten weekend, pani dyrektor. Pani również? Tak, oczywiście. Z tym, że my bardziej w kwestii organizacyjnej, a nie na parkiecie, ale oczywiście jak najbardziej. Rozumiem, że tanecznym krokiem cała organizacja i wszystko się udało. Impreza, która odbędzie się w najbliższy weekend, flagowa, bo i największa w Polsce, prawda? Zapięta na ostatni guzik. Zapięta na ostatni guzik, 11. edycja, więc mamy już pewne doświadczenie, także myślę, że wszystko pójdzie dobrze. No, co wskazuje na to, że nasza impreza cieszy się sporym zainteresowaniem, bo przygotowując numery startowe musieliśmy ich przygotować ponad 400. Ponad 400. Ja pamiętam, że w ubiegłym roku obsługiwałem medialnie, czyli byłem na sali, fotografowałem tańczących, rozmawiałem z nimi i mamy przekrój tańczących nie tylko z Wielkopolski, z całej Polski przyjeżdżają do nas ludzie. Z całej Polski mamy zespoły z Rzeszowa, ze Stargardu, z Andrespola, no i z różnych miejscowości. Tutaj również z takich bliższych, Konin, Poznań, Gniezno, Swarzędz, Luboń, mnóstwo zespołów. Każdy, kto lubi tańczyć i lubi oglądać, jak inni tańczą, zazwyczaj lepiej od nas samych, powinien pojawić się w najbliższy weekend w hali sportowej szkoły numer 2. Oczywiście. To jest świetna zabawa nie tylko dla samych tańczących, ale także dla widzów. 11. edycja Dance Września 2019 i mamy disco dance, disco show, hip-hop, street dance show, inne formy tańca i jazz i contemporary. Coś z takich może smaczków na najbliższą edycję? Coś, czego nie było do tej pory? Generalnie, że tak powiem, impreza jest sprawdzona, więc idziemy sprawdzonym torem, tak żeby wszystko jak najlepiej się udało. No, ta edycja będzie inna niż wszystkie, niestety ze względu na to, że po raz pierwszy nie będzie z nami twórcy tej imprezy, Przemka Hedrycha. No i tutaj specjalnie dla niego mamy nadzieję, że gdzieś tam z góry będzie nad nami czuwał i nam pomagał w organizacji tej imprezy. I specjalnie dla niego nasze wrzesińskie zespoły z grupy Puls przygotowały specjalny pokaz. Ja myślę, że pan Przemysław nigdy by nie chciał, żeby ta impreza się gdzieś zatrzymała. Nie, absolutnie, dlatego tutaj decyzja o organizacji turnieju jakby była w ogóle niepodważalna. 400 par z całej Polski, a to teraz techniczne rzeczy. W sobotę startuje wszystko 7 grudnia. Tak. Startujemy o godzinie 10. W sobotnim bloku wystąpią zespoły, duety i soliści w kategoriach disco dance, disco show, hip-hopie i street dance show. A w niedzielę również o 10 zaczynamy jazzem, potem zaprezentują się inne formy tańca nowoczesnego i taniec współczesny, czyli kontemporary. A czy pani zdaniem taniec towarzyski jest bardziej popularny, mniej popularny? W ciągu ostatnich kilku lat, czy to się zmienia? To są dwa różne jakby kręgi tego tanecznego świata. Są zwolennicy tańców nowoczesnych i są zwolennicy tańca tego towarzyskiego, ale już dzisiaj mogę tak uchylić rąbkę tajemnicy, że już za niedługo we wrześniu pojawi się także spora impreza związana właśnie z tańcem towarzyskim. I to jest coś, na co mieszkańcy Wrześni na pewno będą czekać. A moje pytanie z racji tego, że szefuje pani także Wrzesińskiemu Ośrodkowi Kultury, więc tańcem i na co dzień macie dość dużo wspólnego na pewno. Tak, no trenują u nas grupy Puls, to jest już kilka zespołów, bo przydziały wiekowe sprawiają, że w tej chwili mamy już cztery takie pełnowymiarowe zespoły, które jeżdżą na turnieje i reprezentują nas na zewnątrz. No i mamy oczywiście klub miłośników tańca towarzyskiego, więc jakby no, te rzeczy gdzieś tam cały czas przez nas ośrodek się przewijają. Zapraszamy w takim razie państwa serdecznie. 7-8 grudnia, najbliższa sobota i niedziela, spędzona z tańcem. A naszym gościem była dziś dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, Marzena Tabaczyńska. Bardzo dziękuję. Dziękuję. 93,7 Radio Wrześni. Najlepsze, polokalne.